tej strony Jakub Bodziany i jak w każdy piątek zapraszam na rozmowę o sprawach zagranicznych. Dziś pozostajemy w temacie ukraińsko-rosyjskim, ponieważ no to jest ciągle ten jedyny temat, którym się zajmujemy w kulturze liberalnej, niemal jedyny. Natomiast to nie jest temat, który wstrzymał wyborcze kalendarze. I tutaj trafiamy do Francji, do prezydenta Emmanuela Macrona, który jest bardzo zaangażowany w dyplomatyczne wysiłki, które mają na celu zażegnanie tego sporu i doprowadzenie do jakiejś formy rozejmu czy pokoju. No, tylko na razie mu to słabo wychodzi. I właśnie od tego pytania chciałbym zacząć rozmowę z moim dzisiejszym gościem, czyli Jarosławem Kujiszem. Witam. Redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej, a pytanie jest dokładnie takie, to znaczy po co Macron dzwoni do Putina? Mieliśmy tych rozmów rzekomo już kilkanaście, które one się zaczęły jeszcze przed 24 lutego, czyli przed dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. To miały być jakieś takie dyplomatyczne wysiłki, wydawałoby się, zresztą Macron też był na Kremlu, siedział przy tym memicznym wielkim stole i tam rozmawiali sobie we dwójkę. No pytanie, co z tych rozmów wychodzi i czy coś wychodzi w ogóle? No, odpowiedź na pytanie, prawda, dlaczego on w ogóle tam dzwoni, jest oczywista, żeby zaprzestano agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale dlaczego dzwoni, to w każdym kraju to już ta odpowiedź będzie trochę bardziej zniuansowana, co chce osiągnąć, jakie są jego pobudki. No i oczywiście ja bym jednak nie wątpił w to, że również we Francji te obrazki robią wrażenie. Te potworne wiadomości z Ukrainy po prostu rozeszły się dzięki współczesnym mediom w sposób, który trudno porównać z jakimkolwiek innym konfliktem. A czy to jest tak, że, no bo dla nas ten, oczywiście ta wojna no jest czymś, co od pierwszego jej dnia jest właśnie tym głównym, jedynym tematem, zresztą tak jak wspomnieliśmy we wstępie, ale czy te kilkaset kilometrów dalej i ona również ma tak silny wpływ na debatę publiczną? Oj, też tak. Tutaj chciałbym dodać od razu to pytanie, jak my rozmawialiśmy bodajże w zeszłym tygodniu o tej kijowskiej wyprawie premierów, tam mieliśmy te dwa różne sposoby prowadzenia polityki, tak? Ten właśnie z naszego regionu i ten zachodni, który u nas to było właśnie jechanie do Kijowa. No ryzykowanie tak, życiem. Ryzykowanie życiem, a z drugiej strony mieliśmy telefonowanie do Putina w wykonaniu Macrona. Proszę powiedzieć właśnie, jak to tam wygląda, jak to jest odbierane zarówno w opinii publicznej, jak i w samej polityce i kampanii. Więc tu jest... Po pierwsze, jeśli chodzi o te różnice w stylach, zaczynając od końca, to wydaje mi się, że to był ważny moment. Politycy krajów postkomunistycznych, oczywiście nie wszyscy, wybrani z różnych pobudek, które sobie tam już analizowano, ale jednak zamanifestowali zupełnie inny styl uprawiania polityki. Mianowicie wsiedli do pociągu i pojechali, ryzykując życiem, zdrowiem, do Kijowa wyrazić swoje poparcie. Ewidentnie, tak jak rozmawialiśmy to o tym kilka dni temu, ewidentnie oni byli gotowi wciągnąć Zachód w konflikt bardziej. To nie było tylko kwestia zaryzykowania życia i zdrowia, to jest kwestia większego zaangażowania. Taki ma być sygnał, bo gdyby im się coś stało, w domyśle jest, no to prowadzimy do eskalacji konfliktu, czyli eskalacji w tym sensie, żeby się zaangażować bardziej. To są dwie fundamentalnie różne perspektywy. Nasza perspektywa, dla nas zrozumiała, od 24 lutego wszystkim przechodzą ciarki po plecach, co się dzieje, bo zmienia się porządek geopolityczny w naszym regionie, żegnamy 30 lat spokoju i co prawda wcześniej już to było widać i ktoś zacznie wyliczać kolejne etapy od Czeczenii aż do 2014 roku, ale jednak to skala tego, co się dzieje od miesiąca jest inna. I wiemy to. Ale na Zachodzie, szczególnie wśród państw, które mają broń jądrową w swoich arsenałach. Przypomnijmy, że Francja jest takim państwem. Francja jest takim państwem, poczuwa się tutaj do tej odpowiedzialności. I też jedynym państwem Unii Europejskiej. I jedynym państwem Unii chwili. Europejskiej w tej chwili, które naprawdę ma taką armię, którą można gdzieś wysłać. No to tam jest trochę inna odpowiedzialność. To znaczy, że tam myślenie o
konflikcie w Ukrainie, to nie jest myślenie tylko w ramach regionu. Ja podkreślam, nasz sposób myślenia o tej wojnie jest uzasadniony naszym doświadczeniem historycznym i geografią, i współczuciem, i solidarnością, i w ogóle oburzeniem na to, co wyprawia rosyjska armia. Natomiast do tego dochodzi pewien poziom, który w naszych debatach w gruncie rzeczy jest traktowany marginalnie, a on jest pierwszoplanowy w Waszyngtonie, czy w wypowiedziach Jensa Stoltenberga, czy też z perspektywy francuskiej. Mianowicie niedopuszczenie do takiej eskalacji konfliktu, w której Rosja sięgnie po arsenał nuklearny. Czyli kiedy Joe Biden, czy Jens Stoltenberg, czy także daje to do zrozumienia Emmanuel Macron, kiedy przeszlibyśmy do konfliktu jądrowego, no to jest inny poziom odpowiedzialności. Więc ja chciałbym, tak jak rozmawiamy sobie, to ja bym chciał podkreślić, że w tym opisie konfliktu, wojny w Ukrainie zachodzi pewna bardzo istotna różnica perspektyw. My myślimy w kategoriach państw, które odzyskały suwerenność, i regionu, który traci poczucie bezpieczeństwa, a w tym czasie gracze, którzy mają broń jądrową, myślą o tym, albo może inaczej, przyjmują na siebie kawałek odpowiedzialności za to, żeby nie dopuścić do wojny o charakterze globalnym, bo można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym od wojny, która się teraz toczy, przechodzimy przez zaangażowanie Chin, prawda, i innych państw, i nagle mamy konflikt, którego nie chcielibyśmy dopuścić. Wydaje mi się, że cały czas... I stąd te telefony własne? Między innymi. To nie jest jedyny powód. To nie jest jedyny powód, ale ja bym po prostu tego nie lekceważył, a nie lekceważyłbym dlatego, że to jest perspektywa, która w gruncie rzeczy nas interesuje trochę inny kawałek tego horyzontu dotyczącego tego wielkiego konfliktu, który tej wojny, prawda, bo tu Jarosław Chrycak zwracał mi uwagę słusznie, żeby mówić o wojnie. Jak mówię konflikt, to wyłącznie chodzi mi o synonim. Oczywiście, że to jest brutalna agresja rosyjska, niczym nieuzasadniona poza kłamstwami i jakimiś wizjami Władimira Putina z poprzekręcanej historii. Ale wydaje mi się, że te perspektywy są bardzo różne. I teraz, jeżeli mielibyśmy jeszcze wrócić do Francji czy Niemiec, no to oczywiście do tego dochodzi jeszcze jeden element gospodarczy, mianowicie, żeby zatrzymać tę wojnę, ponieważ kolejne nakładane pakiety sankcji na Rosję rykoszetem będą trafiać w społeczeństwa Zachodu, w wyborców. I teraz nikt do końca nie jest pewny i nie może być do końca pewny, jak dzisiejsza solidarność będzie trwała i jak ona będzie się przekładać na gotowość do pewnych wyrzeczeń, bardzo dużych, niebawem może się okazać, zwykłych obywateli, prawda, kiedy oni zobaczą te ceny gazu i ceny ropy, które już poszybowały. Tak, tak. Znaczy, no właśnie na polskim Twitterze, w polskiej przestrzeni medialnej szeroko się odbiły te decyzje niektórych firm francuskich o tym, żeby pozostać w Rosji. Tu między innymi było mowa o tym, o sieci Leroy Merlin, tak samo jak na przykład Renault, które zdecydowało się ponownie uruchomić swoją produkcję w Rosji. Czyli tutaj jest takie dużo bardziej jednak chyba kompromisowe podejście do tego, tak? Znaczy wojna wojną, ale jednak pewne kanały zarówno komunikacji w dyplomacji, jak i takie gospodarczo-ekonomiczne muszą zostać zachowane. To jest proces. Widać, że to jest proces, że po prostu te firmy się miotają, ponieważ to... Z naszego punktu widzenia to się wydaje, że po prostu zamykamy i do widzenia, ale weźmy taki giganta francuskiego, no oni mają te czempiony narodowe, na tych, jak mówiono w Polsce o czempionach narodowych, to w dużej mierze się chciano wzorować na francuskich rozwiązaniach. No i weźmy Total, jeden z największych przedsiębiorstw energetycznych na świecie, które podjęło decyzję o tym, że nie będzie kupować ropy z Rosji. Mhm.
duża decyzja, to są gigantyczne kwoty, które stoją za tego typu decyzją, ale wychodzi szef Totala i mówi w wywiadzie, zaraz oczywiście jest pytanie, no a gaz. A mówi, no proszę Państwa, no to nie jest takie proste. Zainwestowaliśmy miliardy tam i proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli my zrezygnujemy z infrastruktury, którą tam właśnie postawiliśmy, to wzbogaci się rosyjski rząd, bo oni to znacjonalizują. Tak czy inaczej, my chcemy uderzyć w nich finansowo, a oni sobie to finansowo odzyskają w jakiejś tam skali. Tak było z flotą samolotów na przykład, które teraz rząd rosyjski znacjonalizował, które były w większości wynajmowane od zachodnich przedsiębiorstw. Wydaje mi się właśnie, że to jest coś w tej chwili, podkreślam, że to jest proces, ponieważ wszyscy gorączkowo liczą, co tak naprawdę uderzy w Rosję, jeżeli mielibyśmy zastosować te sankcje. No po drugiej stronie oczywiście są także pracownicy tych wielkich przedsiębiorstw w Europie. I teraz no, wystarczy spojrzeć na gospodarkę francuską czy niemiecką. My znowu w Europie Środkowo-Wschodniej powiemy, zaczniemy się zżymać. No to trzeba było się tak nie angażować. No ale my też mamy za uszami, tak? No ten węgiel kupowany z Rosji, to jednak powinien być taki, żebyśmy tu tak znowuż nie byli pierwsi do tego, żeby oskarżać Francję czy Niemcy o to, że co sami robiliśmy, prawda? Więc widać, że kolejne firmy się wycofują, a presja opinii publicznej towarzyszy tym gorączkowym decyzjom, tym gorączkowym kalkulacją, co się opłaca, a co się nie opłaca. Bo na przykład w firmie Total, skoro już o niej mówimy, no to tam aktywiści zrobili taką spektakularną akcję, wparowali do siedziby firmy, obryzgali to farbami, zrobili taki happening, w którym mieli czerwoną farbę na dłoniach, pokazując, proszę bardzo, macie krew na rękach i tak dalej. I to jest jakby oddolna presja, ale teraz od góry. Faktem jest, że minister, prawda, gospodarki Bruno Le Maire wychodzi i mówi, że będzie wywierać presję na tych czempionów, żeby się wycofywali. A to oznacza, że to jest polityka Macrona w tym momencie. Tak, a propos tej oddolnej presji, to jeszcze widziałem takie obrazki, że grupa aktywistów zajęła jedną z willi, rezydencji rosyjskiego oligarchy na terenie Francji i tam postanowiła przyjąć uchodźców z Ukrainy. Jak no, ta historia się dalej jakoś potoczyła? Znaczy, no to była taka jednostkowa rzecz? No to są spektakularne wydarzenia. One też mają taką jednodniowy żywot medialny. W gruncie rzeczy to trzeba by śledzić te wydarzenia w jednej czy drugiej nieruchomości, czy w jednym czy drugim jachcie. Ale to, co naprawdę się liczy, to jest wniosek, do którego ci politycy dochodzą. Znowu powiedziałbym, w naszym regionie to my już to dawno wiemy i bardziej nawet myślę o państwach nadbałtyckich niż o Polsce, bo podkreślmy, no my mamy dużo za uszami, prawda, w kupowaniu surowców ze wschodu, jednocześnie napinając muskuły, prawda. Myśl jest taka i to z Hiszpanii teraz taki sygnał odbieramy, żeby skoro mieliśmy wspólną politykę sanitarną, to może przyszedł czas na wspólną politykę kupowania surowców. To tak, no to zresztą proponował już Donald Tusk lata temu i teraz wracamy do tego pomysłu. Ale no, to wiemy, kto zareaguje na to, na to nieprzychylnie, bo to nie ich pomysł. No ale prawda jest taka, że może sobie rząd Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim opowiadać, co tam im się żywnie podoba, ale na zagrożenie naszej suwerenności idea więcej Europy to jest w gruncie rzeczy idea, której no, tylko szaleniec dzisiaj by nie widział, że te naczynia są tak połączone, że wspólne kupowanie surowców. Tak, no tak, no to oczywiście chodzi o to, żeby tę cenę mieć korzystniejszą i dla wspólnego rynku europejskiego, ale też po to, żeby trudniej takiego kupca było zaszantażować, no, do czego Rosja oczywiście dążyła. Przecież to jest w tym momencie kolos, taki zakup surowców wspólnych. No oczywiście można żałować i miałem taką rozmowę z Timothym Garton-Ashem ostatnio, że on no, po prostu to jest z tego punktu widzenia ten Brexit to jest dramat, bo gdybyśmy mieli jeszcze Wielką Brytanię, która jest wyjątkowo ostra, jeśli chodzi o rząd Borysa Johnsona w stawianiu sprawy, żeby ostro z Rosją tutaj się teraz... Tutaj, bo sam Boris Johnson też ma wiele za uszami i tutaj polecamy Państwu bardzo wywiad w ostatnim temacie tygodnia,
właśnie z brytyjskim dziennikarzem, który analizował te powiązania brytyjsko-rosyjskie. Z Luke'iem Hardingiem. Gorąco tak. Państwu polecamy ten wywiad. No tak, ale ciężar, prawda, tych decyzji, gdyby jeszcze Wielka Brytania była tutaj na pokładzie, a nie w osobnej, prawda, łódce, byłby większy. No ale póki co widać, że jakieś takie wspólne stanowisko europejskie zarysowuje się. No i tu rzeczywiście no, te koszmarne zdjęcia, materiały filmowe, no to wszystko, co do nas dociera z Mariupola i innych miejsc, no otwiera ludziom oczy, no otwiera ludziom oczy. Czyli jest tak, że wojna w Ukrainie jest pierwszoplanowym tematem francuskiej kampanii prezydenckiej? Wciąż tak, choć trzeba powiedzieć, że w różnych krajach widać, że po 3 tygodniach nastąpiło pewne zmęczenie i nie chodzi mi teraz o moje subiektywne odczucia, tylko o to, że z danych zaczęło wynikać, że pewien taki no, szok związany z wybuchem wojny, pierwszy taki konflikt od czasu II wojny światowej, pierwsza taka fala migracji od czasu II wojny światowej i tak dalej, że to po prostu spowodowało, że ludzie przykleili się do mediów, również do mediów mainstreamowych, żeby zyskiwać bardziej wiarygodne informacje. To jest skądinąd bardzo takie no, budujące trochę, że kiedy się weźmie to pod uwagę. No ale jednocześnie po 3 tygodniach już zaczęło troszkę słabnąć, no ile można, prawda, no to jest też dość ludzkie, ja bym to zrozumiał, no przecież to są potworne rzeczy, prawda, żeby to dzieciom pokazywać, no a jednocześnie to się dzieje, więc mamy taki moment jakiegoś przesilenia. Wiele osób z naszego regionu obawia się, czy właśnie w krajach takich jak Francja, czy Wielka Brytania nie nastąpi rodzaj takiego znużenia. Jednocześnie się przejmujemy, retorycznie mówimy, że się solidaryzujemy, ale z rodzajem jakiegoś takiego znużenia i poczucia bezsilności. I widać, że różni politycy z naszej, no, że prezydent Zełenski staje na głowie i łączy się z każdym krajem, no to wiemy już teraz. Fenomenalna robota, ale wspierają go choćby tacy politycy jak premierka Estonii Kaja Kallas. Świetnie, świetną robotę ta pani robi, naprawdę szapoba. No i jakieś tam wysiłki, prawdę mówiąc, polskie, to tak no, trochę się dobijają. No, oczekiwałbym donośniejszego głosu, no ale przepraszam bardzo, po tych 6 latach brewerii Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest tak łatwo, że można odbudować pewne kanały komunikacji. Ale to skupmy się jeszcze na tej Francji. To znaczy, wydaje mi się, że sam Macron wykorzystuje bardzo ten moment, to znaczy tą swoją inicjatywę dyplomatyczną, żeby w jakiś sposób w ogóle oddalić samą kampanię wyborczą. To znaczy on, wydaje mi się, pretenduje się i prezentuje się jako ten poważny prezydent, który zamierza i który może dążyć do rozmowy z Putinem i do zawarcia jakiejś formy rozejmu i pokoju. I jednocześnie odrzuca na przykład pomysły debat z innymi kandydatami. On w ogóle zwlekał do ostatniego możliwego momentu, żeby ogłosić, prawda, to, że się formalnie ubiega o reelekcję. Zrobił to dokładnie na dzień przed ustalonym terminem i też za tą swoją postawę jest krytykowany szeroko przez swoich kontrkandydatów i przez opozycję za to, że tak naprawdę nie chce zejść i, prawda, prowadzić tej kampanii, tak? To znaczy, żeby faktycznie zakasać rękawy i w tą brudną polityczną robotę jakoś się zagłębić, tylko właśnie dzwoni do tego Putina, prowadzi te swoje fronty dyplomatyczne, no bo chyba to jest dla niego łatwiejsze, prawda? Tu są dwie rzeczy. Rzeczywiście, zacznijmy od tego poziomu międzynarodowego, no na poziomie europejskim to kto miałby to robić? Olaf Scholz, nowy kanclerz, cały czas nowy, w ogóle przejawia takie cechy charakteru, które nie bardzo go... nie bardzo można mieć nawet oczekiwania, że on podejmie jakieś ambitne działania w tym kierunku. No niby coś tam, prawda, próbuje robić, coś tam mówi takiego, jak wszyscy Europejczycy, którzy przejmują się tym, że wybuchła wojna. No ale nie wiem, no nie widać takiego lidera z krwi i kości, który by stanął, prawda, naprzeciwko tak twardego zawodnika, jakim jest Władimir Putin. No to jest naprawdę były kagiebista, w pewnym sensie zawsze kagiebista, który potrafi poniżać innych polityków. I to takich, którzy w swoim kraju osiągają wszystko, No Macrona również poniżył. Wszystkich poniżył. Podczas tej jego wizyty, kiedy tam
Raz, że kazał mu czekać, dwa, że go usadził przy tym stole. Dopiero teraz zaczynamy łączyć te ogniwa, ponieważ tak naprawdę to można odnieść wrażenie, że wszystkich ważniejszych polityków poniżył. Tak, wodził za nos. Wodził za nos, no ale dopiero teraz zaczyna się rozmawiać o tym, że ledwo został, to już dawne czasy, prawda? Ledwo został wybrany Nicolas Sarkozy prezydentem, to Putin go po prostu przeczołgał podczas spotkania tak, że to w annałach się zapisało, tak? Lekceważenie okazywane Hollande'owi, być może rzeczywiście jedyną osobą, którą Putin jakoś tam szanował, którą też przecież próbował upokorzyć i to była Angela Merkel. Więc on ma takie swoje, prawda, metody odbiegające od standardów i ci wychowani w demokratycznym ciepełku liberalnych demokracji politycy bardzo często są bezbronni wobec takiej mieszaniny buty, arogancji i zwykłego chamstwa kagiebisty, który po prostu wychodzi i kiedy Sarkozy z nim rozmawiał w 2007, proszę Państwa, to nie wiem, jakoś zamiatane pod dywan były te wiadomości. Mówi, siedzą i Sarkozy wtedy mu zwraca uwagę na sprawy politkowskie i na to, że nie wolno, prawda, atakować innych krajów i tak mówi te wszystkie rzeczy, które powinien powiedzieć, a potem zapada cisza. I cisza i ten Sarkozy nie wie, co ma zrobić. Putin bezczelnie siedzi i ponoć w pewnym momencie, dopiero po takiej ciszy, która wytrąciła już tego drugiego pana z równowagi trochę, mówi, twój kraj na mapie jest taki. No tak, no mój, to znamy. Tak. Jak będę chciał, to cię zmiażdżę. Ale mogę cię też uczynić królem Europy. Sarkozy ponoć po tym wyglądał jak zbity pies. Więc to są rzeczy, to co Państwu teraz opowiedziałem, to jest historia, którą w publicznej telewizji można było usłyszeć, francuskiej, więc dziennikarze ustalili, opowiadali o tym, więc nie są to żadne jakieś tam, prawda, plotki z internetu. Natomiast to nam pokazuje, z czym się mierzą też ci politycy europejscy, z czym się mierzy Macron i wydaje się, że jeśli chodzi o ten pierwszy poziom europejski, no to on jest być może jedynym politykiem, który w tej chwili ma choć trochę takiego doświadczenia, w ogóle okazuje jakąś wolę, żeby działać, no bo jak nie on, to w zasadzie kto miałby... A jak to wygląda na tym poziomie krajowym? A na poziomie krajowym to oczywiście ułatwiło mu sytuację. Oczywiście tego nie planował, bo Francuzi, nawet niektórzy analitycy francuscy, bili się w piersi, że nie wierzyli służbom specjalnym amerykańskim w te ustalenia dotyczące możliwego wybuchu wojny. Do samego końca, prawda, jak pamiętamy, próbowano nie dopuścić do tego, co się 24 lutego stało. Brałbym to za dobrą monetę, no próbowano nie dopuścić do wojny i do konfliktu, w którym zginęły już tysiące ludzi. Natomiast w momencie, kiedy prowadzi się kampanię wyborczą w czasie wojny, to wiemy o tym, w każdym kraju jest to wchodzenie pod flagę, prawda? Ale w przypadku Francji dochodzi jeszcze jedno, że model ustrojowy Piątej Republiki Francuskiej to jest model golistowski. Czyli prezydencki, tak? Wojskowy. No wojskowy był pierwszym prezydentem, więc on zaprojektował w dużej mierze ten model. Szef, który jest wręcz takim liderem militarnym, szef, który, prawda, dowodzi krajem, mając tę więź ze swoim ludem pochodzącą z wyborów powszechnych. I teraz, co się dzieje teraz w 2022? No Macron w sondażach ma ponad 30%, tam 30,5, tak, 31. Tutaj może przytoczę konkretnie najnowszy sondaż i taką średnią sondażową, no to Macron w pierwszej turze miałby liczyć właśnie na około 25-30%, za nim jest Marine Le Pen, następnie Valérie Pécresse i Jean-Luc Mélenchon. Tutaj jest odpowiednio 18, 11 i 13%. Także a to różnie. Ta przewaga czasami jest faktycznie duża. Ta przewaga jest rzeczywiście duża. On, no, jeżeli nic się nie wydarzy, bo tu zwrotów akcji w kampanii wyborczej to już trochę było we Francji. Nie jest tak, że tam się niektórzy komentatorzy mówią zupełnie niesłusznie, jakoś tak powierzchownie, że tu się nic nie działo. No były takie zwroty akcji w sondażach. A Macrona poparcie teraz wydaje się bardzo solidne. No bo i na poziomie europejskim, i na poziomie kraju on rzeczywiście ma te 25-30% dość solidne, co daje mu wejście do
drugiej tury przynajmniej. Tak, no i tutaj też w drugiej turze również są różnego rodzaju sondaże przeprowadzane, w sensie na drugą turę. No i tutaj również Macron nie przegrałby żadnym z kandydatów i żadną z kandydatek. On ma jednego wroga, bardzo dużego. W gruncie rzeczy to jest wróg wszystkich tych osób, których tutaj mówimy, tych kandydatów. Zaraz może powiemy w szczegółach, ale on ma jednego wielkiego wroga. To jest absencja. To jest absencja. Rośnie absencja wyborcza. Wedle ostatnich badań, które zostały zrobione na temat możliwej nieobecności obywateli przy urnach, no to może być nawet 1/3. I teraz co to znaczy? To znaczy, że ona może, że ta absencja może zupełnie wykrzywić nam sondaże. Bo ci, którzy tam mówią, że na tego czy innego by zagłosowali, po prostu nie pójdą. I nie są to czcze jakieś rozważania, tylko widzieliśmy to niedawno w wyborach regionalnych, które się ostatnio odbywały we Francji, i Front Narodowy, czyli dzisiaj Zgromadzenie Narodowe, Rassemblée Nationale, które przewodzi Marine Le Pen, miało w kieszeni wedle niektórych sondaży różne regiony we Francji. Nie zdobyło żadnego. Bo ludzie, którzy nam deklarowali... Jakie są przyczyny tej absencji? Czy ludzie są zniechęceni do polityki per se jako takiej? Tutaj po prostu wychodzą, prawda, i dziennikarzy, i intelektualiści, i cała socjologia, prawda, z politologią mierzą i zastanawiają się. Ja mogę podać taki zestaw. Jest coś takiego, taki rozchodzący się we Francji poczucie braku sprawczości. To jest taka mieszanina nudy i poczucia, że nie wiadomo, na co ma się wpływ. I to jest taka malez, która rozchodzi się w różnych krajach Europy Zachodniej, z której korzystają te partie skrajności, z której skorzystał też Władimir Putin, nakręcając popularność, pompując też pieniądze w te partie skrajne z prawej i z lewej strony. Podkreślmy, z prawej i z lewej strony było pompowanie w przypadku Władimira Putina. No i to znowu można powiedzieć, że w przypadku Francji ten brak poczucia sprawczości jest dojmujący, bo w sumie zwycięstwo Emmanuela Macrona wiązało się z tym, że przestano ufać tym dużym partiom Piątej Republiki. Centroprawica i centrolewica zostały rozbite w puch przez outsidera, ponieważ ludzie chcieli zmiany. Dzisiaj niektórzy powiedzą, że to żadna zmiana, że to tam przebieranki, że to liberał albo jeszcze co gorszego, ale faktem jest, że on rozbił ten układ i on go rozbił do dziś. Centroprawicowa i centrolewicowi kandydaci to jest po prostu żałość bierze. Jeżeli się przyjrzeć tym, którzy można potraktować za kandydatów tych dawnych wielkich partii budujących Piątą Republikę, no to Valérie Pécresse dzisiaj ma około 10%, to jest centroprawica, a Anne Hidalgo, kandydatka socjalistów, to jest tam, nie wiem, 2-3%, coś takiego. W ogóle to tak, dlatego nawet jej tutaj nie załączyłem w tych pierwszych prezentacjach sondaży. To jest katastrofa, ta kandydatura. Zresztą Valérie Pécresse to jest, ja nie wiem, czy jeszcze większa katastrofa, bo w przypadku Anne Hidalgo to w ogóle oczekiwania nie były duże, bo tam ta lewica jest podzielona, poszatkowana jak kapusta i po prostu ci kandydaci sobie wydzierali głosy i ona nigdy nie była wysoko, ale Valérie Pécresse w pewnym momencie miała szansę, bo było takie oczekiwanie, że ona odbuduje centroprawicę. No to jak zaczęła przemawiać, jak zaczęła mówić, jak zaczęła występować, to proszę Państwa, to kabaretu nie potrzeba, bo ona co nie mówi, to jest to... Linia zmagań wewnętrznych u tej pani przebiega w niej samej. Otóż ona jednocześnie próbuje być autentyczna, a ponieważ jest osobą najwyraźniej wypchniętą ponad swoją miarę do pierwszego szeregu, no ambicji jej nie brakuje, bo jest świetnie wykształcona, niczego nie brakuje, poza jakimś takim charakterem i autentycznością, czy brakiem pracy nad sobą, bo ta autentyczność, jak wiadomo, można wypracowywać, jest rodzaj częściowo... Politycy mogą być aktorami w tym, a to jest katastrofa. Proszę Państwa, ona próbuje coś powiedzieć poważnie i nadyma się do takich rozmiarów, że ludzie się śmieją. No i po prostu to zaczęło topnieć w oczach. No jak ona mówi, dzień dobry, młodzi. To po prostu... Czyli co okazało się, że największym wyzwaniem jej kampanii jest ona sama. No pff.
Miał taki. Stand-upowcy i kabareciarze mają po prostu taki ubaw z niej, jak ona wychodzi na mównicę i zaczyna, próbuje się tak ustawić na niej, żeby było autentycznie. I tak się przegina, wiedziało. To mi troszkę przypomina paradnego. Theresa May. Ona też miała podobne problemy dotyczące prezencji swojej publicznej. Ale mam wrażenie, że radziła sobie mimo wszystko lepiej, bo była bardziej taka. Ale rzeczywiście, pamiętam, rzeczywiście, jak Theresa May wyszła i zaczęła tam coś tańczyć, to jest mniej więcej to samo. Jak Valerie Pécresse próbuje być cool i na luzie, to wszyscy uciekają po prostu od ekranów. A jak na wojnę i na sondaże zareagowały te partie, którym było bliżej do Rosji i do Władimira Putina. My jakiś czas temu rozmawialiśmy również o Francji i tamten podcast był zatytułowany Czy Francja doczekała się swojego Trumpa, mówiąc tutaj o Zemurze. Ale on zniknął, tak? To znaczy ci radykałowie w jakiś sposób zostali uciszeni? Kto dziś jest radykałem? Kto dziś jest radykałem, jeżeli partie antysystemowe, kandydaci partii antysystemowych to jest dzisiaj więcej niż połowa? To trzeba zdać sobie sprawę, bo jeżeli widzimy. Ale kto się zalicza w takim razie? Przedstawmy to do trzy główne kandydatury, które tutaj w czołówce tych sondaży są, no to jest oczywiście Marine Le Pen, która tak wypudrowała i wypucowała swój program, żeby on nie wyglądał na radykalny, że w zasadzie nie wiadomo, co ona chce zrobić. Tak? Ale my już wiemy z naszego kraju, że można tak wypucować program, a potem wrócić do korzeni i ostro się zabrać choćby za Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. Nie, to wiemy. Nawet coś, czego nie ma w programie, potem można realizować. Absolutnie, absolutnie. Można powiedzieć, że Macierewicz nie będzie tym ministrem, a potem on będzie tym ministrem. Okay? Więc my to znamy. My już byliśmy w tym miejscu. Więc Marine Le Pen wypucowała swój program do takich rozmiarów, że dziennikarze sobie zadają pytanie, gdzie jest radykalizm. Druga osoba to jest oczywiście Eric Zemmour, o którym wspominaliśmy, czyli ten Donald Trump, zresztą on tam się chwalił, że Trump z nim rozmawiał przez telefon i tak dalej. Eric Zemmour najbardziej był, w sumie mógł być tak retorycznie, najbardziej zorientowany, taki prorosyjski. W przypadku Zemmoura pewien efekt nowości osiadł, on wysoko w tych sondażach. No on akurat też przemawiał świetnie. On jest jednym z najlepszych retorów. Tak. To jest, no, to proszę Państwa, można jego agendy nie lubić, ale faktem jest, że on potrafi do siebie przykuwać uwagę publiczności i snuje te swoje erudycyjne wywody, bo podkreślmy, on jest erudytą, to jest niebywale oczytany i wykształcony człowiek, ale rzeczy, które mówi, są potworne, więc wychodzi, opowiada tam swoje te rzeczy i on ten efekt nowości wytracił, nie potrafił przejść do tego, nie jakby może się opatrzył trochę, może wystartował za wcześnie, tu są różne podejrzenia, to się wszystko cały czas dzieje, w każdym razie on był postrzegany jako najbardziej być może nawet prorosyjski retorycznie, o Marine Le Pen to jeszcze możemy powiedzieć, ale on rzeczywiście zjechał. No i ale jest też tutaj czarny koń lewicy skrajnej, Jean-Luc Mélenchon, Trybun Ludowy, następny erudyta i wielki mówca, który też wychwalał Moskwę, też był po stronie tych polityków z Zachodu, którzy uważali, że rozszerzanie NATO się rozszerza, prowokuje Rosję. Tak, to jest po prostu ulubione nasze pytanie. Jest taka forma zachodniej lewicy pacyfistycznej. Widzieliśmy już te wypowiedzi na przykład u Naomi Klein w podobnym tonie i rozumiem, że to również wybrzmiało na francuskiej scenie politycznej. Horror, jak pisał Joseph Conrad. Po prostu to jest coś takiego, że jest bardzo wpływowa grupa osób, co do których naprawdę można, użyteczny idiota, to określenie, no wraca jak bumerang, no bo ci ludzie mówią takie rzeczy, nawet im nikt nie musi płacić za to. Właśnie o to chodzi, że niektórzy dopatrują się jakiejś agentury w tych wypowiedziach. To nie trzeba, ci ludzie klepią te swoje mądrości. Dlaczego? Dlatego, że są daleko od Rosji. Bo mogą. I jest jeden wobec tego bardzo ważny powód, wydaje mi się, żeby tak już, bo tutaj troszeczkę w taki lżejszy ton żeśmy powędrowali, ale jest jeden taki zasadniczy powód i on się wiąże jednak z tradycją też polityki francuskiej. Mianowicie po II wojnie światowej, kiedy Francja próbowała odzyskać swoją pozycję międzynarodową, w czasach IV Republiki to się nie udało, ale w czasach V, wspominany generał de Gaulle, okazał się
pewnym mistrzem wygrywania pewnej rozgrywek międzynarodowych, ale warto przypomnieć, jak on to robił. Żeby wydobyć Francję na arenie międzynarodowej, to on próbował zachowywać równy dystans wobec Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wobec tego, jak się okazywało, że pozycja Stanów Zjednoczonych za bardzo rośnie, że ten parasol amerykański jest zbyt dominujący, to de Gaulle jechał z wyprawą, no nawet do Warszawy, tak? Albo udawał się na długi tur do Związku Radzieckiego, co doprowadzało do białej gorączki Waszyngton w tamtym czasie. Uważam, że de Gaulle jest nieprzewidywalny i tak dalej, ale jeżeli tylko okazywało się, że zagrożenie rosyjskie rośnie, nie wiem, w czasie choćby kryzysu kubańskiego w 1962 roku, to wtedy natychmiast de Gaulle mówił, że on jest jednak po stronie Zachodu. I tu trzeba zdawać sobie sprawę, że Francja jest daleko od Rosji, wobec tego pewne okazywanie sympatii przez polityków pozwala im upodmiotowić ten kraj na arenie międzynarodowej i to bym po prostu wziął na poważnie już, że to jest ich sposób. Do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Ja chciałem dopytać o tą skrajną prawicę. Tam była taka wspaniała historia o tym, że Marine Le Pen miała setki tysięcy ulotek wyborczych wydrukowanych, na których się obściskiwała z Władimirem Putinem, no i musiała je wszystkie zniszczyć, tak? I rozumiem, że to jakby mocno, mocno uderzyło jednak w tych kandydatów proputinowskich, czy to retorycznie, którym jakby nikt nie płaci, tak właśnie jak Jean-Luc Mélenchon, czy takim, którym Kreml wprost płacił, takim jak właśnie Marine Le Pen. To im na pewno utrudniło te ich opowieści, ale ja mam wrażenie, że w wielu wypadkach to jest jak choćby u Marine Le Pen, pudrowanie rzeczywistości. No, to, że ona była finansowana z Rosji, to nie są żadne jakieś plotki, tylko poważne śledztwo dziennikarskie. Zrobił Mediapart, opublikował na ten temat tonę materiałów kilka lat temu, jak to te pieniądze, prawda, była pożyczka, a potem nagle podmiot, który jej udzielił, wyparował i tak dalej. I to są rzeczy opisane, więc jej związki z Putinem są oczywiste. Jak ktoś chciałby je zobaczyć, to są całe sesje zdjęciowe z 2017 roku, gdzie ona, to już jest po aneksji Krymu, prawda, gdzie ona się obściskuje z Władimirem Putinem i opowiada właśnie te swoje androny o tym, że Rosja ma swoje interesy międzynarodowe i że nie trzeba było jej prowokować i tak dalej. No proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia, że w ogóle jakikolwiek polski rząd myślący o racji stanu może się obwozić potem panią Le Pen po Warszawie w luksusowych samochodach i robić z niej partnerkę do polityki zagranicznej. To jest kilka miesięcy przed wojną. Absolutny dowód nieznajomości rzeczy. Nieznajomości rzeczy. To jest jakaś to gorsze niż zbrodnia, to błąd, jak powiedział Talleyrand. A jakie w takim razie teraz Macron, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, reaguje na to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych? No bo z jednej strony mamy tą koncepcję Macrona właśnie strategicznej autonomii Europy, której oczywiście miałaby przewodzić Francja, no i tylko Francja w obecnej chwili ma w ogóle takie potencjał do tego, jakieś możliwości, zarówno w kontekście wojskowym, takim konwencjonalnym, jak i chociażby właśnie w zakresie posiadania broni nuklearnej. Jak tutaj, czy tu jest jakieś napięcie na linii Macron-Biden, czy na linii Francja-Stany Zjednoczone? Francja będzie zawsze chciała się troszeczkę pokazać, że to nie jest to samo, co Stany Zjednoczone. I to jest ten antyamerykanizm francuski, który jest bardzo wieloznaczny. Czasami to jest tylko retoryka, a czasami nie, no bo w końcu tam de Gaulle wyszedł z NATO i tak dalej. Więc to są taka specyfika. To jest raczej pytanie, które dzisiaj trzeba by było sobie powiedzieć, który z tych kandydatów jest w naszym interesie. Jak przeglądam nie tylko, prawda, pudrowane na potrzeby kampanii postulaty wyborcze, to ja z całą odpowiedzialnością mówię, że to jest Emmanuel Macron, który oczywiście jako no,
dzisiaj taki, to już nie jest taki sam liberalizm, jak wtedy, kiedy on został wybrany, bo on jest takim, dzisiaj to jest bardzo dużo etatyzmu w tym i to jest po pandemii człowiek, który, prawda... francuskiego, tradycyjnych, tradycji francuskiej. No właśnie, więc on generalnie poszedł w stronę takich rozwiązań, które polegały też na pompowaniu pieniędzy do gospodarki, które no, generalnie lewica uważa, że są jej, a Macron to pożenił. On jest konserwatywno-liberalnym socjalistą, używając tej formuły Leszka Kołakowskiego. Dzisiaj w pełnej krasie, ale na poziomie polityki zagranicznej to on wydaje się najbardziej obiecującym z punktu widzenia Polski, Ukrainy, nie wiem, krajów nadbałtyckich politykiem. On co prawda może nas denerwować, że dzwoni, to właśnie dzwonił razem z Olafem Scholzem w pewnym momencie do Moskwy, ale próbuje coś zrobić, rozwiązać tę wojnę drogami dyplomatycznymi. Ma w tym jakieś swoje interesy oczywiście, ale w ogóle jest to polityk, co do którego nie można powiedzieć, że ma jakieś poufne, sekretne powiązania z Moskwą. Ponieważ kiedy była prowadzona kampania wyborcza 5 lat temu, to jego zaatakowały trolle rosyjskie i to jest znowu dzisiaj zbadane, nagłośnione i tak dalej, ponieważ we Francji miało się odbyć to samo, co w Stanach Zjednoczonych. To znaczy tak jak w Stanach Zjednoczonych wygrał Trump, tak we Francji miała wygrać Marine Le Pen. W przypadku trójki wiodących dzisiaj kandydatów, tych, którzy są za Macronem w sondażach, i Marine Le Pen, i Erika Zemura, i Jean-Luc Mélenchona, te ich wypowiedzi o Rosji i te ich sympatie prokremlowskie są tak daleko idące, że z całą pewnością to nie są kandydaci, których polska polityka zagraniczna, w ogóle polityka polska powinna sobie życzyć we Francji, ponieważ reszta kandydatów specjalnie nie ma szans. Tu jeszcze kandydat Zielonych jest taki fajny, w sensie takim, że on rzeczywiście z lewej strony wychodzi, Yannick Jadot, i mówi, że... A ile ma procent? Pięć. No. Ja słyszałem właśnie taki cytat, że rzeczywiście ekologia Francuzów bardzo obchodzi, ale partia ekologiczna ich akurat nie bardzo. No ale to nie jest moment na ekologię. No, przewalił się te dwa wielkie kryzysy, pandemia, teraz wojna, a przy tym wszystkim jest ten kryzys socjalny, tego marazmu społecznego, o którym trochę wspominaliśmy, że no, jest takie poczucie dezorientacji. No i ten Macron trochę to wygrywa, że... przeszedł przez te wszystkie kryzysy. Poza tym on jest tak bezczelnym człowiekiem. No. Zaprezentował swój program w sposób, w który taki wychodzi i urządza prezentację programu, która trwa bite 4 godziny. Tak, to była taka konferencja, tak? Prasowa. Odpowiada wszystkim dziennikarzom, schodzi na poziom szczegółów, po prostu obłędy. Ten facet jest, no znowu w specyfika francuskiej polityki, to ci ludzie są w większości erudytami, są nieprzytomnie wykształceni, więc on jest oczywiście jednym z tych postaci, wykształcony, wychodzi w najdrobniejszych szczegółach, opisuje, prawda, podaje dane, detale i pyta tych dziennikarzy, którzy już ewidentnie twarze zmęczone, 4 godziny tam pytania. Może coś jeszcze doprecyzować, a może jeszcze jakieś szczegóły chcieliby Państwo zapytać. No i ono po prostu sprawia wrażenie na ludziach, że może ich irytować to czy tamto, ale tak 1/3 tych pytanych o ocenę stwierdza, że no dobra, ale po pierwsze temu facetowi się chce, po drugie coś wie. Dobra. Tak, on też na przykład używał tego argumentu względem, dlaczego on nie chce debatować z innymi kandydatami przed pierwszą turą. Po pierwsze mówił, że inni prezydenci w przeszłości również tego nie robili, to nie jest jakaś specjalna tradycja, a po drugie, no przecież debatuję z dziennikarzami, to dlaczego dziennikarze są gorsi w jakiś sposób od moich kontrkandydatów? Wystarczy, że sobie porozmawiam z wami na konferencji prasowej, którą urządzę na kilka miesięcy. Członkowie rządu tam jeżdżą po kraju i debatują woli, no a on w tym czasie, no nikt nie może powiedzieć, że tego nie robi, no wydzwania do Putina i próbuje, prawda, rozwiązywać pożar, który jest znacznie większych rozmiarów i znacznie bardziej palący. No ale zobaczymy, bo we Francji jest rzeczywiście takie duży poziom niezadowolenia społecznego, jakiegoś takiego, to rozmawialiśmy o tym poprzednim razem, że ten takie poczucie marazmu, że te problemy społeczne są nierozwiązywane, że w gruncie rzeczy co ja mogę
I to jest to dużo tych prac na temat kryzysu z demokracji to wyszło z Francji. I to są bardzo, bardzo sensowne i przytomne prace mówiące o tym, że nie tylko, bo to już wiemy, prawda, że ten podział lewica i prawica w zasadzie został zastąpiony podziałem na tych, którzy są bardziej nastawieni na państwo narodowe i na naród i tych, którzy chcą budować strukturę europejską, bardziej kosmopolityczną, bo uważają, że to są, ale to są dwie propozycje odpowiedzi na te same problemy, prawda, choćby geopolityczne, tak jak teraz wobec Rosji, no ale też kryzys demokracji w odczuciu obywateli. Teraz, kiedy wspominaliśmy o tej absencji, że ta 1/3 wyborców może w ogóle nie pójść, a może jeszcze więcej tych wyborców nie pójdzie do urn i co to będzie, co to za rodzaj legitymizacji, to jest też kłopot większy, bo on pokazuje coś bardzo poważnego, że w dobie social media i globalizacji, i europeizacji i takiego generalnego poczucia dezorientacji i pandemii i tak dalej, że obywatele, być może część z nich już nawet w wybory nie wierzy. Tak? Czyli to, o co się bito od oświecenia ludzie bili się, że chce dostać prawo wyborcze, prawda? I kolejne grupy społeczne walczyły o to, żeby zdobywać prawo wyborcze dla biednych, coraz mniej biednych, prawo wyborcze dla kobiet, sufrażystki, prawda? I to był taki postęp w budowaniu liberalnych demokracji. Chcemy zdobyć prawa wyborcze. Zdobyto prawa wyborcze i w czasach social media można powiedzieć, No tak, znaczy no problem z tymi prawami wyborczymi zdobytymi teraz w zasadach jakby zachodnich demokracji jest taki, że głosuje się na przykład raz na 5 lat albo raz na 4 lata. No i takim czymś, co chyba najwyraźniej to zakontestowało właśnie w samej Francji, był ruch żółtych kamizelek. Tak? To znaczy była grupa osób, która postanowiła, że swoje zdanie wyrazi tu i teraz, a nie przy urnach za kilka lat. I co zupełnie rozbraja, no mówi się elity polityczne, tak, ale co zupełnie rozbraja tych, którzy byli za programem proekologicznymi, to żółte kamizelki to była reakcja na podwyżkę benzyny. Tak, ale nie taką tam podwyżkę. Ale ekologiczną. Proekologiczną, więc wtedy pojawiły się te hasła, prawda, co mnie obchodzi koniec świata, kiedy ja muszę dotrwać do końca miesiąca, prawda? I wtedy popłoch powstał poważny. Zaraz, to znowu elity chcą gdzieś zaprowadzić zwykłych obywateli do szczęśliwości ekologicznej tym razem i że to odrywa się od ich bieżących potrzeb. To był ruch, którego nie tylko nie należy lekceważyć, ale który pokazał taką formę manifestowania polityczności, że w naszych demokracjach, Francja tu znakomity przykład, że w naszych demokracjach nigdy nie wiadomo, czy nie dojdzie do takiego momentu, w którym protest społeczny wybuchnie na taką skalę, że sparaliżuje instytucje albo w każdym razie utrudni im działania, że to może się zdać w dowolnym momencie i że te powody, dla których to się stanie, no jeżeli my chcemy, prawda, ratować świat, a tu ktoś mówi, że no, mogą być to powody zupełnie zaskakujące dla nas, więc także w takim sensie, przyglądając się temu rozwojowi wydarzeń na scenie politycznej francuskiej, można powiedzieć, że jakieś tam przebłyski tej przyszłości, w którą stronę nasze demokracje zmierzają, no są, tak? I że taka regeneracja demokracji musi się odbyć, bo ta absencja wyborcza w 2022 roku na pewno będzie duża i jak się wydaje, to jest ważna informacja, że część wyborców już nawet w wybory nie wierzy. No to jak ma się demokracja ostać, kiedy cień Putina nad Europą, prawda, się tutaj rozciąga. Na koniec jeszcze chciałem dopytać o dwie krótkie kwestie. To znaczy, mówiliśmy o tych łącznikach Macrona z Polską, to znaczy jakby co dla nas byłoby dobrym wyborem, no ale polską opinię publiczną zelektryzował ten cytat z 2019 roku z wywiadu, którego udzielił właśnie Emmanuel Macron, mówiąc o tym, że NATO cierpi na śmierć mózgową, tak, to znaczy jest sojuszem bezużytecznym, znaczy nie ma swojego celu. Tymczasem tydzień temu powiedział, że NATO dostało elektrowstrząsy, tak? To znaczy jakąś terapię szokową. Czy faktycznie tutaj zaszła jakaś zasadnicza zmiana w myśleniu Macrona? No, wojna wszystko zmieniła, a poza tym no, pamiętajmy, że wtedy Emmanuel Macron trochę tak próbował patyczkiem dźgać wielkiego brata, Stany Zjednoczone, bo to była
to była wypowiedź, jeżeli jest wyrwana z kontekstu, to zapomnimy, że on próbował zmobilizować ludzi do współpracy, tak? Francji marzy się rzeczywiście taki jakiś projekt militarny, który zresztą sami Francuzi dawniej nie byli aż tak entuzjastyczni do tego w czasach de Gaulle'a. Marzy im się taki następny skok, tym razem militarny, tym bardziej, że właśnie ich pozycja w Unii Europejskiej jest wyjątkowa, jako jedynego państwa, który ma i walutę, i bombę. Tak, no mówię, tak można tak najkrócej powiedzieć, no ale oni sami nie dadzą rady, to znaczy wydaje mi się, że tu więcej jest czynników. Francja, Emmanuel Macron zdał sobie sprawę z tego, że zagrożenie rosyjskie jest realne nie tylko w czasie swojej kampanii, ale także wtedy, kiedy nagle pojawiły się Wagnerowcy osławieni w Afryce. I kiedy w Mali na przykład. W Mali. I kiedy się okazało, że nagle, nagle rywalizacja z Rosją, także na płaszczyźnie nie tylko troli, nie tylko polityki, ale także militarnej, może mieć miejsce, tam epizodyczna, no ale jednak, Francuzi zaczęli się trochę budzić i oczywiste jest to, że sama Francja to sobie nie da rady, a poza tym no widzimy, że takich prorosyjskich kandydatów to tu jest cała masa i oni reprezentują ogromną część elektoratu, więc... Czy Macron już zmierzając zupełnie do końca, czy on może być na obecną chwilę na te powiedzmy 2,5 tygodnia przed wyborami pewne zwycięstwa? Nie, ponieważ ta absencja jest tak nieprzewidywalna, że bardzo trudno powiedzieć, co się może wydarzyć. Ja podkreślam, te wybory regionalne, w sondażach było jedno, a wyszło co innego, bo ludzie nie poszli do wyborów. Tam było bodaj 33%, prawda, w ogóle ludzi poszło do wyborów wtedy. I to pokazuje, że my wiemy za biurek, czy tam sprzed ekranów swoich telewizorów i smartfonów, czego ludzie by sobie życzyli. A czy oni tę kartkę wrzucą, to kompletnie nie wiemy. Na razie można tyle powiedzieć, że spośród tych wszystkich kandydatów Macronowi udało się zachować taki element też powagi, no, że on jest poważnym kandydatem na te trudne czasy. A to, że przeszedł pandemię i się nie wyłożył na tym politycznie, no to już powiedzmy sobie, to już pewnej umiejętności politycznej wymagało od niego. No my będziemy obserwować sytuację we Francji, to czy Francuzi i ilu z nich rzeczywiście tę kartkę wrzuci, przekonamy się już 10 kwietnia podczas pierwszej tury, no i mniej więcej 2 tygodnie później podczas drugiej, także do tematu na pewno będziemy wracać. Na dziś się bardzo dziękuję. To ja dziękuję, ważne wybory. I dziękujemy również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie o tym, żeby nas obserwować, subskrybować na Waszej ulubionej platformie. Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju komentarze, recenzje czy oceny. I pamiętajcie również o tym, żeby wspierać kulturę liberalną, bo tylko dzięki wsparciu naszych widzów i czytelników ten i inne programy kultury liberalnej się ukazują. Trwa również akcja 1% podatku. Kultura liberalna może przyjąć ten 1% podatku i do czego serdecznie zachęcamy, żebyście Państwo przekazali go właśnie nam. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Do zobaczenia.